29 kwiecień, witam, z tej strony Tomek, a tutaj mój przyjaciel Borys, ksywa Biszkop. Dobry, daj łapę, daj, dobry pies. Witasz się z widzami, tak? No dobra. Dzisiaj miałem w planach zrobić sobie jakiegoś takiego tripa w stylu bushcraftowym. Pojechać do lasu, zapalić ognisko, zrobić sobie śniadanie w lesie. Ale jest tak sucho, że po prostu nawet się boję mały ogień rozpalać tą moją kuchenką taką bushcraftową. Także zmieniłem plany, jadę nad San i wzdłuż brzegu Sanu zrobię sobie takiego krótkiego tripa, bo po południu zapowiadają deszcz, także nie będę się daleko zapuszczał. Zobaczymy, tam się nie będę bał rozpalić w razie czego ogniska, bo na kamieniach blisko wody. Także mimo tej suszy, to myślę, że będzie bezpiecznie. Co to w planach na śniadanie dzisiaj? Jajecznica na boczku z pomidorkiem, rzodkiewką. Może i co? I jakaś kobusia pewnie. Zobaczymy. Nie mam ochoty dzisiaj daleko jeździć. Raz, że po południu ma być deszcz. Drugi raz, że... Jestem po nocnym dyżurze, od 7 rano skończyłem pracę, także w sumie miałem lightowy dyżur. A dobra, także dzisiaj kilometrów dużo nie zrobię. Zjem sobie śniadanko nad wodą. Rozwieszę hamak. Zobaczymy, jak się będzie chmurzyć, to sobie tarpa rozłożę nad hamakiem, żeby mnie nie zlało. Może sobie przytnę komara. Relaksik. Pieska wyprowadzę na spacer. Wziąłem też drona, ale nie wiem, czy będę latał, bo mój Mavic Mini to na takie jest dosyć wiecznie dzisiaj, także zobaczymy, może się coś chwilę uspokoi ten wiatr, także może się uda coś polatać, jakieś ujęcia z Sanu zrobić z góry, z innej perspektywy. No nic, zapraszam na film. Zmęczyłeś? Nie masz kondycji, muszę cię częściej na spacery wyprowadzać. Zaraz się słonisz w Sanie. Ponownie. Dzisiaj bardzo mało ptaków na wyspie. Tam jest taka mała wysepka na środku Sanu, nie będzie widać, bo to bardzo szeroki kąt w tej kamerce. Borys, chodź! Z boku wpada do Sanu taki wąski potok. Muszę się przeprawić tam na tamtą wysepkę, półwysep, wysepka. Bo tam wiedzie droga wzdłuż Sanu. Nie jest głęboko, ale jest trochę zamulone i się boję, żeby mnie ugrzązł, a nie chce mi się butów ściągać. No ty to jego nie masz problemu.
dotarłem na moją miejscówkę. Jak, Borys, spodoba ci się miejscówka? Huśtawka. Tutaj nie jest teren prywatny, ale nie wiem, kto to zrobił. Chyba wędkarze tutaj często przyjeżdżają. To jest znana miejscówka dla wędkarzy. Pewnie, jak im się nudziło w czasie łowienia ryb, niektórzy zrobili tą wiatę, ławeczki. Fajnie, jest gdzie zjeść w fajnych warunkach śniadanie. Fajnie tutaj jest. Widzę, ktoś zrobił drabinkę na drzewie. Mam jakieś tutaj 2, może 3 km od domu, ta miejscówka jest. Muszę tutaj przyjechać z moimi dziewczynami, z córami i żoną. Fajna miejscówka, blisko domu. Jest grill, można wziąć kiełbaskę. Będę miał kierowcę, no to można wtedy jakieś procenty zabrać. A kurde, nie będę musiał się napracować, nawet jest trochę drzewa przygotowane. Dużo nie zużyję je na szybkie śniadanie. Jak, Borys, podoba ci się? Co tam wywęszyłeś? A, niestety, ktoś zapomniał śmieci zabrać. Dobra, palenisko przygotowane. Tutaj się nie obawiam palić ognia, mimo suszy. Jest fajnie zabezpieczone kamieniami. Mam przygotowane trochę patyków, grubszych, cieńszych. Czas na śniadanie. Co, Borysek? Zaleciał ci zapach boczku? Ty swoje już dzisiaj zjadłeś. Będziesz grzeczny, to ci może trochę odstąpię. No to smacznego. Oczywiście musiałem o czymś zapomnieć. Wszystko wziąłem oprócz chleba. Myślę, że się najem, bo spora ta jajecznica na boczusiu. Jajecznica była pyszna. Teraz czas na herbatkę. Nie, kawka. Dzisiaj wcześniej wstałem, to wypiję drugą kawkę. Co, Borysku? No ty się tu nie zmieścisz, ty sobie tu będziesz leżał. Idź. O. Siesta. Kurde, brałem stąd patyki na ognisku, dopiero teraz zauważyłem, że tutaj jest gniazdo z małymi jajkami. Nie wiem, jakiego to ptaka. Takie ładne jajka zielone. Bardzo małe. No nic, mam nadzieję, że nie zostanie porzucone. Nie wiem, czy chyba ptaki mają tak, jak zauważał, że było ruszane przez intruza. No to lubią zostawić młode nawet, bo się czują zagrożone. Ale nie jestem pewien. Nie jestem ornitologiem.
I zaczyna się chmurzyć. Wiatr coraz mocniejszy, pewnie zbiera się na burzę. Nie muszę się bardzo śpieszyć, bo mam do domu jakieś około 2, może 3 km. Chciałem pokazać tym krótkim filmikiem, że nawet nie dysponując całym dniem, można fajnie wybrać się na rower i zrobić jakiegoś krótkiego, fajnego tripa. Na pewno w okolicy macie fajne miejscówki. Ja tą miejscówkę odkryłem niedawno. W sumie tutaj wiedziałem, że jest takie miejsce, ale nie wiedziałem, że tak jest fajnie porobione. Ławeczki, wiata. Także kilka dni temu byłem na rowerze i odkryłem to miejsce. Także warto jeździć, nawet po okolicy. Nie trzeba, nie wiem, jechać w jakieś odległe miejsca. W okolicy też może być fajnie. Nic. Pozdrawiam, zobaczenia w kolejnym filmie.